Święty Paweł w swoim liście do Galatów w 5 rozdziale mówi nam, że ku wolności wyswobodził nas Chrystus. I potem dodaje, że wszyscy zostaliśmy powołani do wolności. I trzeba by sobie nam zadać dzisiaj pytanie, czy ja jestem człowiekiem wolnym? Czy ja jestem wolny? Ta dzisiejsza Ewangelia, ona tak naprawdę większość miejsca poświęca wolności. Ludzie nie są wolni. Mieszkańcy pewnego miasteczka samarytańskiego nie są wolni od tradycji, że nie można Żydów przyjmować na nocleg, kiedy na przykład zmierzają do Jerozolimy. Uczniowie Jakub i Jan zbytnio bardzo przywiązani są do tego, że są ludźmi bardzo nerwowymi. Pozostali, których powołuje Jezus albo sami się próbują powołać, tak naprawdę są przywiązani do rzeczy właśnie tych takich bliskich ziemi, a nie patrzą ku górze. Ale to jest Ewangelia, to są dzieje właśnie pierwszych apostołów. Ale jakby my byśmy popatrzyli dzisiaj na nas, to prawdopodobnie żaden z nas nie jest człowiekiem wolnym. Żaden z nas. Dlaczego? Popatrzcie, małe dzieci teoretycznie wydaje im się, że mogą robić wszystko, ale nie są wolne. Determinują ich rodzice. Robią dokładnie to, co rodzice by chcieli. Im się wydaje, nawet obstawiam, że w głowie nawet nie mają pojęcia wolności, co to jest. Nie potrafiliby wytłumaczyć. Młodzież, jak porozmawiacie z 15 czy 16 latkami, to wam powiedzą prawie wszyscy, że są zniewoleni przez swoich rodziców, bo tego im nie wolno, tego im nie wolno, tego im nie wolno, to muszą robić, to muszą robić. Nic im nie wolno. Są zdeterminowani przez swoich rodziców. Jak popatrzycie, nie wiem, na ludzi młodych, którzy zamieszkują ze sobą przed ślubem, żeby się teoretycznie wypróbować, ale nie zawiązują żadnego związku, ani kościelnego, ani cywilnoprawnego. Dlaczego? No bo chcą być wolni. Bo w momencie, jakby coś poszło nie tak, no to mogą się rozejść, nie ma teoretycznie oczywiście żadnych konsekwencji. Małżeństwa, które mają nawet ślub kościelny, niejednokrotnie nie mają dzieci, i często tłumaczą, że chcą być wolni, chcą się wyszaleć, chcą coś osiągnąć, chcą się rozwijać, chcą jeździć, podróżować, zwiedzać. A dzieci, no trochę tą wolność by związały. Mamy dziadków, którzy, nie wiem, planują sobie weekend, że pojadą na swoją działkę, no ale w sobotę wieczór podpychają im tam wnuki, no i trzeba się wnukami zająć, tak? No i w imię miłości do wnuków, no jakże odmówić wnukom? Nie jadą na działkę albo zabierają wnuki, ale też do końca wtedy nie są wolni w tym wyborze, bo dzieci zostały podepchnięte. I w końcu ludzie starsi, schorowani, przykuci do swoich łóżek czy zamknięci w swoich mieszkaniach, którzy już nie mogą odejść, nie mogą wyjść na spacer, no niestety też nie mogą powiedzieć, że są ludźmi wolnymi. Więc teoretycznie, zobaczcie, każdy z nas jest w jakiś sposób zniewolony. Nie może powiedzieć, że to jest wolność. Więc teoretycznie, no do kogo Paweł mówi? Że zostaliście powołani do wolności, że wyswobodził do wolności, wyswobodził nas Chrystus. Tak naprawdę Paweł mówi o zupełnie innej wolności. Pokazuje wolność na zupełnie innym poziomie. Bo to przywiązanie do rzeczy tutaj na ziemi, do bliskich, niekoniecznie złe. Niektóre są przywiązania bardzo dobre, ale o wolności, której Paweł mówi, to jest wolność od siebie samego tak naprawdę. Zobaczcie, Paweł dodaje tak, nie, mówi tak, nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału. Jak Paweł w swoich listach pisze coś o ciele, to bardzo często myśli o egoizmie. Jeśli ja jestem egoistą, słuchajcie, ja nie jestem człowiekiem wolnym. I zobaczcie, będzie to dotyczyło tych relacji właśnie rodzinnych, relacji w pracy, relacji wszędzie. Jeśli ja będę stawiał zawsze na swoim, bo mi się należy, to ja nie jestem człowiekiem wolnym, bo determinuje mnie co? No właśnie, moja pycha i mój egoizm. Nie jestem człowiekiem wolnym. I Paweł dodaje i mówi tak, miłością ożywieni służcie sobie nawzajem. Jeśli chcesz być człowiekiem prawdziwie wolnym, to musisz nauczyć się kochać. Jeśli będziesz coś robił z miłości tutaj na ziemi, to będziesz człowiekiem wolnym. Bo nawet jeśli podrzucą ci te wnuki w sobotę wieczór, to robisz to w wolności, bo kochasz swoje wnuki, bo kochasz swoje dzieci. Jeśli widzisz, że rodzice ci czegoś zabraniają
i widzisz, że chciałbyś coś po swojemu, to pomyśl, nie? Czy to przypadkiem ci rodzice nie chcą ci dać czegoś lepszego, albo chcą cię chronić. Jeśli właśnie nie zawierasz ślubu, tylko żyjesz w tak zwanym wolnym związku, no pomyśl, czy to rzeczywiście jest prawdziwa miłość. Jeśli ja zakładam, że za rok możemy się rozejść, a jeszcze gorzej, jak w tym związku są dzieci. Czy to jest prawdziwa miłość, jeśli ja nie chcę ofiarować swojej wolności na rzecz mojej przyszłej żony czy moich dzieci? Zobaczcie, to wszystko jest zbudowane wokół egoizmu. Druga wolność, o której Paweł prawdopodobnie myśli, znaczy nieprawdopodobnie, na pewno myśli o wolności takiej, to jest wolność od grzechu. Jeśli spowiadacie się z tego samego grzechu przez szereg lat, to znaczy, że nie jesteście wolni. To cały czas jesteście po prostu w tym więzieniu, które nazywa się waszym poszczególnym grzechem, który popełniacie ciągle. I nie możecie powiedzieć, że ja jestem wolny, to mogę sobie robić, co chcę. Możesz robić, co chcesz. Święty Augustyn powie, że rób, co chcesz, tak? Ale wszystko to musi być w miłości. Jak nie ma tego w miłości, no to kiepsko. I trzecią rzeczą, o której Paweł myśli, albo domyśla się, że też tak może być, bo niektórych rzeczy nie znał i nie wiedział, to są przywiązania rzeczy, które nas w jakiś sposób, nie wiem, no telefon komórkowy na przykład nas przywiązuje, internet nas przywiązuje, telewizja, jakieś inne rzeczy, tak? Czyli jeśli jesteśmy od czegoś uzależnieni, to też nie możemy powiedzieć, że jesteśmy ludźmi wolnymi. Więc zobaczcie, ile tych rzeczy jest, które nas zniewalają. Dlatego mówię, że prawie każdy z nas prawdopodobnie tu w Kościele dzisiaj jest zniewolony. I teraz wróćmy do tego, co Paweł powiedział. Miłością ożywieni służcie sobie nawzajem. Jeśli ja zacznę postrzegać rzeczywistość, że jest coś więcej niż ja, to co się dzieje? No właśnie, zacznę dostrzegać drugiego człowieka. Nic tak nie wyzwala z tych więzów właśnie, które nas gdzieś tam trzymają, i tych relacyjnych, i tych więzów grzechu, i jakichś tam innych przywiązań, jak miłość. Jeśli ja zaczynam żyć dla drugiego człowieka, to znaczy składam ofiarę ze swojego czasu, z samego siebie i tak dalej, i tak dalej. I wtedy co się dzieje? No właśnie, staje się prawdziwie wolny. Prawdziwie wolny. Ale żeby to zrozumieć, to trzeba sobie uświadomić jeszcze drugą rzecz, że miłość to nie jest tylko to, co jest tu i teraz. Bardzo często małżonkom to powtarzam, jak mam ślub, jeszcze przyszłym małżonkom. Zawsze im mówię, pytam się, co będą robić jutro. To jeszcze jutro są w stanie powiedzieć, ale już nie wiedzą, co będą robić za tydzień, a za miesiąc to już w ogóle. A ja im mówię tak, słuchajcie, ale wy nawet nie wiecie, czy dojedziecie dokładnie na tą godzinę, na którą chcecie na salę. Bo wystarczy, że będzie wypadek na obwodnicy Krakowa i cześć. I będziecie stać 5 godzin, bo zablokuje całą autostradę i pół wesela po prostu przepadnie. No bo tego nie wiecie, co się wydarzy. Nie wiecie, co się wydarzy jutro. Nie wiecie, co się wydarzy za 10, za 20, za 50 lat, a będziecie, mówię, przysięgać na wieczność, tak? Że aż do śmierci cię nie opuszczę. Więc tutaj też trzeba wyjść tak jakby na wyższy poziom. Jeśli ja potrafię kochać, jeśli walczę ze swoim egoizmem i chcę być człowiekiem wolnym, to muszę przyjmować wszystko, co Pan Bóg mi da za 10 lat. Ale to muszę już wiedzieć dzisiaj, że ja chcę to przyjąć. I dzisiaj się muszę uczyć tego, właśnie co Pan Bóg będzie mi chciał zaoferować. Żebym ja to po prostu umiał przyjąć, nawet wtedy, kiedy to będzie trudne. Więc życzę wam tego, byście mieli taki dzień, a najlepiej całe życie, żebyście mogli powiedzieć, dzisiaj jestem człowiekiem wolnym. Dzisiaj nic mnie w zupełności nie trzyma. Dzisiaj żyję dla Boga i dzisiaj żyję przede wszystkim dla drugiego człowieka, który mi jest dany. Wtedy będziecie naprawdę szczęśliwi. Amen.